Bez niego nie wiadomo, jakby wyglądała ta seria. Może Naruto byłby jak Sasuke, albo Mizuki by go zabił. Zapraszam na 10 ciekawostek o Iruce Umino. Iruka znaczy delfin. W połączeniu z jego nazwiskiem Umino jego pełna nazwa brzmi delfin w morzu. Jego imię może nawiązywać do tego, że pokazał on w anime zdolność echolokacji, identycznie jak delfin. Jego hobby to relaks w gorących źródłach. Jego ulubionym jedzeniem było ramen i ichiraku, a najmniej lubił mieszany ryż. Chciał walczyć z Kuramą i swoimi uczniami. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale moim zdaniem ani z jednym, ani z drugimi nie miał szans, przynajmniej co do większości uczniów. Ulubionym słowem Iruki jest zaufanie. W anime posiada brązowe włosy, natomiast w mandze ma czarne. Iruka nie pokazał wielu jutsu, ale jedno z nich jest bardzo ciekawe. Jest to genjutsu, które pokazuje obawę serca osoby, na której zostało użyte. Jeżeli osoba boi się czegoś wystarczająco mocno, może to wywołać potężny szok. Technika ta to Magen Narakumi no Jutsu. Podstawy jutsu ma w małym palcu, jednak w walce posługuje się głównie wybuchowymi notkami, które bądź co bądź rzadko dają jakiś efekt. Mimo że strasznie karcił swojego ulubionego ucznia, aby ten się uczył, sam w dzieciństwie ukończył akademię zaledwie rok wcześniej niż Naruto. Naruto w wieku 12 lat, a Iruka w wieku 11. To już na tyle w tych ciekawostkach. Dajcie znać, kogo chcecie w kolejnych, a już pewnie niedługo się pojawią. Trzymajcie się, na razie, cześć!